Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jest sobota, w pogodzie żadnych zmian, niczym się tutaj nie pochwalę innym jak deszczem. Witam, ja już potrafiłam zmoknąć. Mamusia od rana lata, pracy tutaj mamy. No i plan był taki, że pojedziemy dzisiaj dalej na ogród walczyć z tym zielichem, ale od rana pada, wczoraj też. I jeszcze żeśmy miały trochę tam pracy, obrobiłyśmy ten seler, mamusia tam wyrywała dalej ziele, gdzie była kapusta, no i plan był... Nieszczęsna. Nieszczęsna, dobrze, że tak to dodałaś, nie? Ale zaczął padać deszcz i dzisiaj znowu od rana pada. Tutaj jest, nie wiem czy widzicie, ale jest 18 litrów. 18? Tak, jest 18 litrów, no i cały czas pada. Na pole na razie póki co nie jedziemy, chyba że później przestanie padać. Temperatura dzisiaj 25 stopni, ale powiem Wam, że ciągnie, chłodno jest. Jednak ten organizm przeżywa taki szok termiczny. Jeżeli jest długo zimno, 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 przychodzi raptownie gdzieś tam te 30 stopni, to się gotujemy. Ale jeżeli jest kilka dni takich parnych, że ledwo żyjemy, jak później temperatura spada do 25, gdzie normalnie człowiek chodzi rozebrany, to jest zimno. No to teraz czas na kawę. To jeszcze żeśmy nic nie zrobiły. No ja już się napracowałam od rana. No ja też, cały czas tutaj się kręcimy. Mimo że pada, to przestoi nie ma. Ja tutaj walczę z Edziem, z miodem, cały czas tutaj rozlewamy. No i jeżeli jest taka właśnie pogoda, że mamy przestój w polu, to robimy tutaj w domu. No a chwasty szaleją. No w tym roku nie jesteśmy w stanie jakoś tako, jako tako nad nimi zapanować, no bo co gdzieś tam wyjdziemy, to od razu pada, nie? No i jak tutaj, kurczę, dogodzić człowiekowi? Zwierzęta są ponakarmiane, obrządki porobione i wszystkie takie prace, które wykonuje się codziennie rano, już są zrobione. No i teraz biorę się za rozlewanie miodu. Tutaj Edziu, też korzystając z takiej chwili, jak jest słońce, pogoda, to jeździ do tych uli. Mamy je porozstawiane w kilku miejscach, no i wybiera te miody. No i jak jest taka pogoda jak dzisiaj, to to rozlewamy. Ale one bardzo szybko, powiem Wam, w tym roku krystalizują i ten też. Jeszcze dwa dni temu był tak lejący, a dzisiaj już ledwo leci do słoika. No i muszę tutaj to na gwałt rozlać, bo za kilka dni już niestety nie rozleję jego, bo będzie w konsystencji stałej. Nawet pszczoły zwariowały w tym roku. Wszystko jest o miesiąc prędzej. Ten miód nawet jakoś o miesiąc prędzej się krystalizuje. No powiem Wam, że tutaj tak się ze znajomymi no już śmiejemy, bo tutaj już no nie ma co zachodzić w głowę, że człowiek z pewnymi takimi zdarzeniami, zachowaniami natury spotyka się pierwszy raz, odkąd żyje. Nawet moi rodzice powtarzają, że takiej sytuacji pogodowej nie widzieli, no ale tutaj no też no trudno, no jest jak jest i najgorzej boimy się teraz o zboża, bo jednak one już dojrzewają. Są już do koszenia, a tutaj nie idzie skosić, bo niestety jest za duża wilgotność, ciągle pada, a nawet jeżeli wybije się na dzień tej pogody, to wilgotność przekracza niejednokrotnie 16-17%. Na suszarnię to by się to nadawało, ale tak do koszenia, na magazyn, do domu niestety nie, bo ono zapleśnieje. Kiedyś jak były snopowiązałki, kosiło się zboże w snopki, to nie miało większego znaczenia, bo wystarczyło jeden dzień pogody, snopowiązałki na pole wychodziły, ustawiało się w, już teraz nie pamiętam jak to się nazywało, tu może mi w komentarzu podpowiecie, jak się snopki stawiało na polu, kopa?
Nie, kopa to było siano. Siano się kopiło. Kurczę, mędel chyba, mi się zdaje. W mędle się chyba snopki ustawiało i one sobie dosychały na polu. Mogły stać tydzień, dwa, dopóki się nie zwiozło ich do omłotów, bo później one były nawozy nakładane i można było gdzieś tam pominąć tą taką pogodę i większą wilgotność zboża, bo ono doszło sobie w snopkach. No a dzisiaj to jest jak jest. Czekamy cierpliwie na tydzień pogody. No jak się zrobi tydzień pogody, to będzie orka ostra. Rozlewam już kolejny baniak. Mamusia dała znać, że kawa. No i zaraz kończę. Ale ten tutaj w tym baniaku jest już mocniej skrystalizowany. Pokrywki kupujemy różne i przeważnie każdy gatunek jest oddzielony inną pokrywką. Dzisiaj akuratnie takie ładne nasze z polskimi barwami, z mapą naszego kraju i z piękną polską pszczółką. Chyba one mi się w sumie na chwilę obecną najbardziej podobają, chociaż wynalazłam ostatnio inny bardzo fajny wzór, właściwie trzy wzory, które mi się niesamowicie spodobały i będę chciała tutaj takie pokrywki zakupić, bo są one no ładne, takie gustowne, delikatne, odwzorowujące taką polską wieś, nawiązujące do dawnej, takiej starej polskiej wsi i te nakrętki mnie urzekły. Będę chciała je tutaj zakupić na kolejny sezon, bo na ten już mogłabym, ale mam nakupione pokrywki, więc no nie będę ich wyrzucać, a inwestować w nowe, ale na przyszły rok pojawią się już nowe pokrywki. Kawa. Mąż. Chyba. Przestało padać, no i tutaj korzystając z tej takiej luki pogodowej, z tego małego okienka między deszczami, od razu ruszamy na ogród do roboty. Mamusia zadowolona, bo nie wiadomo na jak długo, jak zaraz poleje. No ale korzystamy z każdej chwili. Chociaż na chwilę, a dobrze kawałeczek zrobić. Teraz tutaj mamusia jest szczęśliwa, bo jest na polu, bo do tej pory jak były te upały, to ją nie brałam i ona tak, powiem wam, że jęczała już w domu, że tak, jestem już niepotrzebna, ja już, mówi, nic nie znaczę, na polu mnie nie chcecie. No ale gdzie w takie temperatury osoba w jej wieku? No a teraz pełna swoboda. Tak. Rób ta, co chce ta. W swoim żywiole. Wczoraj było mokro, dzisiaj jest jeszcze bardziej mokro. Ale nie ma tragedii, nie ma tragedii, woda nie stoi, nogi się nie zapadają, to można robić. Wczoraj został oplewiony tutaj seler, udało się przed tym, zanim zaczął padać deszcz. Jest zielono, ale tutaj dzisiaj to się śmiejemy, w ogóle teraz w tym roku śmiejemy się, że rolnik kradnie. My normalnie kradniemy tutaj czas na polu, na ogrodzie i między deszczami tutaj co uda się zrobić, to robimy. Tak samo jest i u mnie. Ziele tutaj wyskubane, to wyskubie, popada, tu zaraz to drobne zacznie rosnąć. No tak w tym roku wygląda praca na ogrodzie i na pewno nie tylko u mnie, bo wy też się z tym zmagacie. No i tutaj nie ma co się czarować, nie ma co ukrywać, że są same superlatywy, bo ich nie ma. Tak wygląda w tym roku rzeczywistość. W tamtym roku tutaj były pięknie poplewione kwaterki, no a w tym roku no to jest mozolna walka. Co uda się ukraść, no to nasze. A czego nie zdążymy, no to niestety nie zdążymy. No, taki jest rok, no i trzeba się z tym pogodzić. Trzeba cieszyć się z tego, co jest. Akcja ratunkowa. Kolega pojechał sprawdzić łąki, czy da się kosić i utopił się. Jedzie teraz tam, wyciąga. Ziemia tutaj teraz po deszczu i jak jest zruszona,
nabrała takiej delikatnej struktury i jest mięciutka, pulchna, napowietrzona i taka w dotyku. No tutaj nawet nie wiem, jak Wam to opisać, ale jak taka sypka mąka, ona się tutaj da rzeźbić. Ślicznie ona wygląda, ma bardzo fajną strukturę. Fajnie się tutaj teraz robi, bo tutaj jest taka sytuacja, że jak mamy lata suche, a popada deszcz, to to ziele ciężko jest wyrywać. Ono się urywa dopiero jak przeschło dzień, dwa, robiła się ta wierzchnia warstwa taka sypka. Można było fajnie tutaj plewić i się bardzo dobrze robiło, a w tym roku jest na odwrót. Niestety, jak jest sucho, to tutaj nic nie da się zrobić, bo jest beton na wierzchu, od spodu jest mokro, od góry piecze i nie idzie tutaj nic wyrwać. Dopiero jak popada, to to ziele wychodzi. No i taką mamy tutaj odwrotność, przeciwność tego, co mieliśmy po inne lata. Ziemia teraz jest cieplutka, dostała deszczu i ona wydobywa z siebie taki specyficzny, niepowtarzalny zapach. Lubię właśnie tak po deszczu tutaj w ziemi sobie pogrzebać. Powiem Wam, że on, bo tutaj dzisiaj chciałam kilka słów o nim powiedzieć, bo jest dosyć dużo zapytań. Wymagania glebowe ma zdecydowanie mniejsze jak seler, ale też potrzebuje gleby próchnicznej, żyznej, takiej przepuszczalnej, wilgotnej oczywiście. Seler teraz, jak jest już faza wzrostu, to też wody potrzebuje dosyć sporo. Jeżeli są upały, trzeba go podlewać co drugi dzień, nawet codziennie, żeby tej wody miał pod dostatkiem. Wtedy będzie ładnie się wiązał, tak samo i por. Ale on tutaj jest też narażony na choroby. I są zapytania o rdzę na porze. Rdza jest chorobą bakteryjną, grzybową właściwie, grzybową. I jeżeli ona Wam się pojawiła w zeszłym roku, to w 99% będziecie mieli również i w tym roku rdzę na porach. Skąd ona się bierze? No, bierze się z niewłaściwej uprawy, przede wszystkim ze złego zmianowania. Musi być zmianowanie, musi być dobrze przygotowane podłoże i przede wszystkim, jeżeli wystąpiła rdza na porze, 2-3 lata powinniście odpuścić sobie wysadzanie pora w danym miejscu. Wysadzić go z dala od poprzedniego miejsca, resztki pożniwne spalić, nie przeorywać ich, bo niestety zarodniki rdzy będą utrzymywane w ziemi. Niestety lata mamy tropikalne ostatnie i to bardzo sprzyja rozwojowi właśnie chorób grzybowych, chorób bakteryjnych, upały, wilgotne powietrze, dużo deszczy, to bardzo dobrze wpływa na rozwój różnego rodzaju chorób, w tym właśnie i tej rdzy. Drugą taką chorobą jest alterioza. Ta sama nazwa co u pomidora. I jak rozpoznać, że mamy alteriozę? Ona zaczyna się od takiego tutaj, jak jest to przegięcie liścia, zaczyna się smuga ciemniejsza i później to się robi takie stalowe, czarne. Ta czarne smugi to jest alterioza. Zaś rdza, jeżeli pojawią się tylko takie brązowe kropeczki, to już jest rdza. I jak zapobiec tej rdzy? No przede wszystkim zmianowanie, zmiana stanowiska, palenie resztek pożniwnych, odkażanie gleby czosnkiem. Po każdym sadzeniu pora, jeżeli go wybierzecie, przelać roztworem z czosnku, na wiosnę drugi raz przelać. Czosnek jest odkażający, bakterio i grzybobójczy, także tutaj to powinno być spełnione. Przesypanie mączką bazaltową, popiołem, to takie są zabiegi pielęgnacyjne, które doprowadzają ziemię do właściwej kultury, do właściwego stanu. No i później, jeżeli już te młode
siewki się wysadzi, młode sadzoneczki, flance, to od samego początku oprysk, drożdże, czosnek naprzemiennie i to w dużej mierze powstrzymuje alteriozę i powstrzymuje również rdze. Ale jeżeli już cokolwiek się na tych porach pojawi, niestety tutaj już nie ma co liczyć na cud, drożdża, cud, czosnku, bo on nie pomoże. Jeżeli te choroby już się pojawią, to już trzeba tutaj działać i są, wiem, że jest środek w sklepie ogrodniczym dostępny, tutaj Wam nazwy nie powiem, bo nigdy nie sięgałam po to, nie miałam takiej potrzeby, ale jest, w Niemczech jest nawet ich więcej dopuszczalnych, u nas jest jeden bądź tylko dwa, także tutaj trzeba już zwracać na to uwagę, jeżeli cokolwiek zacznie się dziać, to działać natychmiast, nie czekać, co się wydarzy, bo na 100% choroba będzie się rozwijała w szalonym tempie ze względu na warunki tropikalne, jakie mamy. I tutaj trzeba działać ostro, bo niestety plon ulegnie zniszczeniu, zmniejszeniu i dużo, dużo po prostu stracimy. Też te nasze pory, selery, mogą męczyć różnego rodzaju robaki. No i tutaj też trzeba zwracać uwagę, jak on się zachowuje. Jeżeli żółkną liście pora, to jest na pewno szkodnik. Dobrze sprawdza się przelewanie gnojówką z wrotycza bądź bonatem. I tutaj też trzeba systematyki. Już teraz my też, jak tutaj wyplewimy ten por, to będę przelewać gnojówką z bonatu, bo bonat to jest taki komponent składników, że raz, że odstrasza wszystkie robaki, to i nawozi, bo on w swoim składzie ma humus, ma obornik i ma również wrotycz. Także taki bonat też jest dobrze mieć na stanie, gnojówkę z bonatu, chociaż wiem, że ciężko jest go dostać, bo niestety jest wykupiony. Ale no, trzeba pilnować, trzeba tej systematyki, co ja zawsze często powtarzam, bo kopać studnie, jak się pali, no to już jest za późno niestety. Dobrze, mamusia, mówię? Chyba tak. Chyba tak. Ja się już nic nie odzywam. Mamusia... Co mamusia? Na oparach jedzie. Na oparach. Mamusia jedzie na oparach. Mnie się połamała moja ta pazurka taka. I kurczę, no jedziemy tutaj my tylko... My mamy tu pazurki. Jedziemy do domu, na dzisiaj dosyć. Tak się rwała na pole i zabierz mnie, no weź mnie, no jadę, no ja chcę jechać. Pracuję? No pracuję. A teraz już jęczy od 15 minut. Jedziemy. Ja już chcę do domu. Ratunku, do domu. Koło ratunkowe. No ja tam wcale nie narzekam. Ja to, wiesz, jestem wdzięczna, że jeszcze jedziesz na to pole. Chcesz, no ale niestety nieraz musisz odpuścić, jak są temperatury takie, że ja tutaj padam, no to gdzie ty chcesz na pole? A ty wtedy najbardziej chcesz na pole. Wtedy najbardziej. No dobra. O, moje kości. Coraz lepiej to wygląda. Praca idzie dosyć fajnie. Tutaj, gdzie od razu spulchniam, teraz wieje wiatr, wychodzi od czasu do czasu słoneczko i ziemia obsycha, ona tu przesycha. Ale tutaj, gdzie robiłam wczoraj, też pazurkami spulchniałam, wieczorem i dzisiaj rano popadało i zobaczcie. Zobaczcie, jak już młode od razu kiełkuje. No i tutaj, no co, no skończymy to, dojdziemy tam do końca, a tu będzie już znowu zielono. No i w kółko Macieju robota. No w kółko Macieju. Połamane. Musi mi Edzie zrobić. Niestety nie wytrzymały tej twardej gleby. Malinki zapowiadają się bardzo ładne. I to są te jesienne, które dopiero zawsze zaczynały owocować gdzieś tam końcem lipca, początkiem sierpnia, a teraz nawet one są miesiąc wcześniej, dojrzewają już tutaj. Zobaczcie, jakie piękne owocki tutaj w środku. Ale są, kurczę, kolejna plaga tutaj się
zwaliła szerszenie żrąb nam te maliny. No ja przyszłam tutaj sobie te wziąć i chyciłam za malinkę, a na niej szerszeń był. No szczęście, i dobrze, że wzięła, zauważyłam, nie? Bo jakbym wzięła do buzi, to... Matko i córko, no, to już by była tragedia. Tragedia ale by była. Ale maliny są ładne, no, naprawdę. Jak na ten rok, powiem wam, no tutaj cały czas w tej wodzie stały, walczą, o, walczą z tą wodą. Gdzie najgorzej, to popatrzcie, jakie tu, gdzie tak, mokro. Tak. A gdzie troszkę wyżej, o jakie ładne. Weź mi, mamuś, bluzę. Wszystko nas tutaj w tym roku gnębi. Nas w sensie nas i was, nas ludzi. Jak nie mrówki, to osy. Jak nie osy, to woda. Jak nie woda, to ślimary, ślimory. A teraz jeszcze szerszenie. A teraz szerszenie przyszły na maliny. Nie, no to już powiem wam, że ręce opadają. Ale jeżeli one będą tutaj tak faktycznie te maliny nam żreć, to trzeba będzie pilnować tutaj, zbierać je codziennie po trochu, przerabiać, zaraz nadrzemy na soki, bo malin jest naprawdę bardzo dużo i tutaj szkoda jest, żeby, no szerszenie, ja nie dla szerszeni sadziłam, dbałam tutaj o te maliny, no. Nawet miseczka trzeba oberwać do lodówki. Tak. Przecież w tamtym roku żeśmy też tak robili. Też tak żeśmy robili. Pobędą. A jak nie, jak będzie plaga szerszeni, że będą mi tutaj bardzo niszczyły, to kupię moskitierę i na te zrobię takie kołki i zaciągnę moskitierę, tylko no też teraz tego nie mogę zrobić, bo one kwitną, jest dużo zapylaczy, są pszczoły, czmiele i jeżeli ja założę moskitierę, to nie będzie malin, no ale zobaczymy, no zobaczymy, jeszcze poczekamy. Bo to na razie są pierwsze owoce. Jak one później zaczną hurtowo dojrzewać, to może te szerszenie nie nadążą tego żreć. Mam nadzieję. No będziemy widzieć. No taki rok jest, taki rok jest. No. 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 Nic nie poradzi. No nic nie poradzi. Wiaderko na dzisiaj zostaje, tak? Wiaderko zostaje, tak. A to bierzesz? To biorę, bo musi mi ten Edziu to, no to bierze, zrobić. A na dzień dzisiejszy życzę wam, kochani, siły do walki z tymi przeciwnościami. No i zadowolenia, bo już nic innego nie mogę wam życzyć. Zadowolenia z tego, co naprawdę uda się uratować, ukraść, wydrzeć temu, tej naturze. No i tyle. I spadamy do domu. Do następnego. Spadamy. Pa, pa.